Słoneczne Radio i Wiadomości.com. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Czy zaszczepienie się przeciwko COVID będzie warunkiem otrzymania 1400 dolarów z trzeciego pakietu stymulacyjnego? Z pakietu, którego jeszcze nie ma, ale którego możemy się spodziewać. Ponoć szybciej niż później, bo jak wiemy, demokraci mają nie tylko prezydenta, nie tylko Izbę Reprezentantów, ale również Senat, w którym co prawda jest remis, no ale decydujący głos należeć będzie do wiceprezydent Kamali Harris. Jest taki republikanin z Ohio, Steve Stivers, który zasugerował, że 1400 dolarów, które będą przysługiwały większości Amerykanów, powinni otrzymać tylko ci, którzy się zaszczepią. Powiedział, że najszybszym sposobem na ożywienie gospodarki jest zaszczepienie ludzi i powrót do pracy lub szkoły. I trudno się nie zgodzić z tą częścią wypowiedzi Stiversa. Natomiast biorąc pod uwagę, jak odległy dzieli nas czas od zaszczepienia wszystkich chcących się zaszczepić, no jego propozycja, mówiąc delikatnie, wydaje się niepoważna. Należy też pamiętać, że czeki są częścią złożonego i wielowarstwowego planu, który obejmuje zwiększenie płacy minimalnej do 15 dolarów za godzinę, rozszerzenie płatnego urlopu dla pracowników i zwiększenie ulg podatkowych dla rodzin z dziećmi. Niestety Biały Dom jak dotąd odmówił podania harmonogramu realizacji proponowanego pakietu pomocy i niestety w tym momencie można śmiało powiedzieć, że luty byłby prawdopodobnie najwcześniejszym terminem, kiedy pakiet zostałby zatwierdzony. Ostatnie rządowe dane pokazały wzrost tygodniowych roszczeń o bezrobocie do 965 tysięcy, co jest oznaką, że rosnące statystyki infekcji zmuszają firmy do redukcji i zwalniania pracowników. Zgodnie z wielowymiarową strategią Joe Bidena, około 400 miliardów dolarów z pakietu w wysokości 1 900 miliardów dolarów zostałoby przeznaczone bezpośrednio na walkę z pandemią. Reszta ma być przeznaczona na pomoc gospodarczą i pomoc dla stanów i miast. Niestety ci, którzy myśleli, że jak ktoś ma władzę absolutną, to z dnia na dzień przegłosuje i podpisze pakiet pomocowy, byli w błędzie i muszą się uzbroić w cierpliwość w oczekiwaniu na czek lub wpłatę na konto. Paweł Kuliński, Słoneczne Radio i Wiadomości.com. Wiadomości.com. Twoje źródło informacji.